Moja mama była bardzo smutna, bo to jest coś, czego mój ojciec ani nie popiera, ani nie szanuje. Kiedy byłyśmy dziećmi, kazał mamie przysiąc, że nas nie dotknie. Pojechaliśmy na wakacje. Moich rodziców nie było w pobliżu i wtedy razem z siostrą zostałyśmy poddane obrzezaniu. Moja babcia mówiła, że to jest coś, co muszę zrobić. Poczuję po tym, że jestem czysta. To było bardzo bolesne. Ten ból nie ustępował przez jakiś miesiąc. Kiedy dojrzałam i zaczęłam miesiączkować, wszystko się zmieniło. To była jedna wielka katastrofa. Ponieważ zaszyli tę część mojego ciała. Wiem, że moja babcia mnie kochała. Wiem, że nie zrobiła tego, aby mnie zranić. Zrobiła to w imię tradycji. Do tej pory mam traumę. Czuję się jak przedmiot. Czuję, jakby czegoś brakowało w moim ciele. Czegoś, co dał mi Bóg i co zostało mi odebrane bez mojej zgody.